Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Mamy do czynienia w Sejmie z kolejną groteską, to znaczy Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zapowiedzieli powołanie w Sejmie komisji, ale uwaga, nie śledczej, w sprawie energetyki, a konfederaci odpowiedzieli na to formalnym wnioskiem o powołanie komisji śledczej do spraw zaniechania w bezpieczeństwie energetycznym Polski. To jest takie pewne nawiązanie do tego, co robi Solidarna Polska, która właśnie chce powołania takiej komisji śledczej. Ta komisja śledcza teoretycznie, zdaniem Solidarnej Polski, miałaby doprowadzić do wskazania i ukarania winnych tej sytuacji, że Polska nie zadbała i przez lata nie dbała o swoje bezpieczeństwo energetyczne. Mówią ludzie pana Ziobry, że chodzi tutaj o Donalda Tuska, ale oczywiście panu Ziobrze nie ma co wierzyć, bo oni to robią po to, żeby pozbierać kwity i wiedzę na przeciwników politycznych. Taki jest cel inicjatywy pana Ziobry, bo przecież gdyby rzeczywiście chodziło im o bezpieczeństwo energetyczne Polski i w ogóle o dobro pojęte dobro Polski, to złożyliby taki wniosek już dawno i próbowali coś w tej kwestii zrobić. Tymczasem prokuratura pana Ziobry też niewiele w tej sprawie zrobiła, nic de facto prawie w tej sprawie nie zrobiła, więc panu Ziobrze chodzi oczywiście o pozbieranie jakichś materiałów kompromitujących swoich przeciwników politycznych, zarówno tych z obozu rządzącego, jak i przeciwników, bo przecież pan Ziobro doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że zbliżają się wybory, a po wyborach będzie zmierzał szybkim krokiem do kryminału. Zresztą ja obiecałem mu, że mu w tym pomogę i słowa dotrzymam. I tylko taki jest sens wniosku Solidarnej Polski. No, PiS jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony nie może zakończyć koalicji z Solidarną Polską, bo straciłby większość w Sejmie. Z drugiej strony Kaczyński też mówił o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa, ale oczywiście nic z tym nie robił. No, chcieliby, żeby powołać jakąś komisję, która uderzyłaby w Tuska, a poza tym przy obecnie szalujących cenach energii no jest jakieś społeczne zapotrzebowanie na to, żeby winnych tej tragedii rozliczyć, więc Kaczyński, jak to on ma często w zwyczaju, ani tak, ani nie i chciałby i boi się, więc ogłosił powołanie jakiejś komisji, nie wiadomo jakiej, może kolejna komisja stała w Sejmie powstanie, a może jakiś paradoks, może jakiś erzac komisji, zobaczymy. No, wygląda to oczywiście groteskowo. Najlepiej oczywiście zachowała się Konfederacja, która złożyła wniosek o powołanie komisji śledczej do spraw bezpieczeństwa energetycznego państwa w latach tam bodaj 2007-2022. Nie oglądając się na różnice polityczne, to znaczy Konfederatów obchodzi nie to, jaką legitymację partyjną nosił człowiek, jeden czy drugi, który bezpieczeństwu energetycznemu państwa szkodził, tylko po prostu wskazanie tych ludzi. Oczywiście bądźmy realistami, wniosek Konfederacji nie ma szans się przebić w tym Sejmie, bo rzeczywista komisja śledcza do spraw bezpieczeństwa energetycznego musiałaby uderzyć zarówno w jednych, jak i w drugich, to znaczy zarówno w Platformę, jak i w PiS. I o ile PiS byłby zainteresowany komisją śledczą, która miałaby ujawniać przekręty w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ale tylko za czasów Platformy, Platforma byłaby zainteresowana tym, żeby ujawniać nieprawidłowości w sektorze energetycznym, ale tylko w czasach PiS, niczym więcej. A ponieważ lista grzechów obu partii w zakresie bezpieczeństwa energetycznego jest długa i szeroka i ogromna, no to z siłą rzeczy żadna z tych partii nie będzie głosowała za powołaniem komisji śledczej i na pewno jest to już zakulisowo ustawione, żeby tutaj pobiegać do mediów, żeby narobić szumu, żeby odwrócić w ten sposób uwagę Polaków od sytuacji gospodarczej, żeby na koniec nic z tego nie wyniknęło. Wszystko się zakończy wesołym oberkiem, jak zwykł mawiać trafnie kolega Stanisław Michalkiewicz. Ale spróbujmy teraz odrzeć tą sytuację z otoczki tych głupkowatych politycznych wojenek, tych gówniarzy udających wybrańców narodu i powiedzmy sobie otwarcie, bezpieczeństwo energetyczne i zaniechania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego to jest potężna afera, gigantyczna afera, która obejmuje wszystkie de facto rządy polskie, nie tylko po 2007 roku, ale w ogóle po 1989 roku. Państwo zapewne pamiętacie aferę Orlenu, kiedy zatrzymano Andrzeja Modrzejewskiego, prezesa Orlenu, i okazało się, że w tle tego zatrzymania był niejasny handel ropą.
A proszę Państwa, przecież bezpieczeństwo energetyczne to dostawy ropy, dostawy gazu, a nie tylko, ale ja bym to jeszcze rozszerzył jako dziennikarz śledczy o kilka innych kwestii, na przykład o kwestię potwornego zaniechania w zakresie wydobywania gazu łupkowego. Jak twierdzą geolodzy, w Polsce jest w ziemi, na której znajduje się Polska, jest być może 5 bilionów, nie milionów, a bilionów metrów sześciennych gazu łupkowego. Podobno mamy takie ilości, które wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb nie tylko Polaków na kilkaset lat, ale też mogłyby stać się gigantycznym źródłem eksportu. Gaz łupkowy. I tak się stało, że nikt w Polsce nie tylko tego gazu łupkowego nie wydobywa, ale nikt go nawet nie szuka. Nikt nie zadał sobie trudu, żeby zweryfikować te informacje od geologów, że tak potężna ilość tego gazu łupkowego w Polsce, na polskich ziemiach, pod skorupą ziemską jest. No i o czym to świadczy? No to świadczy o tym, że komuś na tym zależy. Bo przecież jeżeli gazu łupkowego jest tak ogromna ilość, te złoża są tak bogate, jeżeli gaz łupkowy to jest przyszłość, można na nim zbudować bezpieczeństwo energetyczne, no to przecież to potężny biznes. No to jak to się dzieje, że ani państwowe, ani zagraniczne firmy w to nie inwestują? Dlaczego Orlen, dlaczego KGHM, dlaczego Lotos nie może w to zainwestować? A, no bo komuś na tym zależy. No a komu może zależeć na tym, żeby Polska nie eksploatowała swoich złóż gazu łupkowego? No, przede wszystkim tym krajom, które chcą, żeby pieniądze za gaz płynęły do niego, a więc przede wszystkim Rosji. Ja pamiętam, opisywałem kiedyś taką sprawę, to był chyba rok 2015, pewnego stowarzyszenia ekologicznego, ono się tak nazywało, jakiegoś tam, promowali jakąś tam ekologię, i oni szczególnie aktywnie walczyli przeciwko koncesji dla amerykańskiego potentata energetycznego, chyba Chevron, który był zainteresowany tym, żeby na Lubelszczyźnie prowadzić badania i poszukiwać złóż gazu łupkowego, a potem oczywiście, żeby to wydobywać. No i to środowisko to blokowało. Jakoś robiło to na tyle skutecznie, że polski rząd, zamiast ich rozpędzić, prawda, wszystkich w diabły, to nie był w tej sytuacji w stanie zrobić jakiegokolwiek ruchu, żeby rzeczywiście ten Chevron tam ściągnąć, żeby powstały tutaj platformy wiertnicze Chevrona, żeby za amerykańskie pieniądze szukać złóż gazu łupkowego, żeby być może je potem zacząć eksploatować. No więc tu działała jakaś rosyjska agentura, i to faktyczna, a nie wyimaginowana, która blokowała wszelkie próby poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego w Polsce, no bo to było zagrożeniem dla Gazpromu, czyli dla Rosji, która chce być głównym dostawcą gazu. I to nie chodzi o to, że Rosja nas kocha, więc chce nam sprzedawać swój gaz, tylko Rosja realizuje tak zwaną doktrynę Falina. Ja wiem, bo pisałem o niej na studiach wschodnich, pracę magisterską. Doktryna Falina polega na tym, żeby uzależniać kraje Europy Środkowej i Wschodniej od Rosji nie przy pomocy czołgów, tylko przy pomocy kurka z gazem. No i właśnie możliwość zakręcenia kurka z gazem, co teraz widzimy, jest dla Rosji takim świetnym narzędziem szantażu. Bestialskie morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki do dziś owiane jest tajemnicą. Prokurator Andrzej Witkowski był najbliżej wyjaśnienia tej sprawy. W rozmowie z Ryszardem Gromadzkim odsłania kulisy zbrodni, której rozwiązanie może zburzyć mit powstania III RP. Misja Popiełuszko. Dostępna na kapitalbook.pl. I właśnie w interesie Rosji jest też to, żeby nie było żadnego innego źródła zaopatrywania w gaz, także gazu łupkowego. Ja nie mam wątpliwości, że za tym właśnie, za tą organizacją ekologiczną, która tak bojkotowała Chevrona, to stały rosyjskie służby specjalne, bo wskazuje na to logika i oczywisty interes. Ale trzeba byłoby, żeby taka komisja śledcza, jeżeli już powstanie, to żeby odpowiedziała na pytanie, kto, dlaczego i za jakie pieniądze, przede wszystkim za czyje pieniądze, blokował poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Bardzo istotny temat dla komisji śledczej. Drugi obszar to jest obszar gazu. Ja pisałem przecież o kontraktach gazowych. Ja jestem tym dziennikarzem, który jako pierwszy w 2010
chyba czy 11, już nie pamiętam roku, ujawnił w Gazecie Finansowej protokoły gazowe w ogóle, jakie Polska podpisała z Rosją. To były protokoły, to była tak zwana nowa umowa gazowa, która uzależnia i uzależniała nas dalej od dostaw rosyjskiego gazu. To znaczy premier Waldemar Pawlak podpisał z Rosją umowę, na podstawie której Polska zgodziła się kupować po zawyżonych cenach więcej gazu, niż jej było to potrzebne, bez prawa dalszej odsprzedaży, aż do roku chyba 2045. Tu mogę się mylić, ale to co najmniej kilkadziesiąt lat. To była oczywista zdrada stanu. Pan Pawlak powinien za to trafić do więzienia. Nie trafił. Ja się śmiałem, że cytując psy, że czasy się zmieniają i komisje się zmieniają, ale zawsze kontrakty gazowe podpisuje Waldemar Pawlak. Zresztą awantura o ten kontrakt gazowy w 2010 roku podzieliła polską scenę polityczną, ponieważ rząd Platformy wtedy bardzo dążył do podpisania tego kontraktu, niekorzystnego skrajnie dla Polski, a obóz Lecha Kaczyńskiego ten katastrofalny kontrakt chciał zablokować. I to ciekawe, gdybyśmy sobie zrobili taką personalną tablicę z nazwiskami osób, które próbowały zablokować ten niekorzystny dla Polski kontrakt gazowy, to są te osoby, które zginęły w Smoleńsku. Pan Szydło, pan Wasserman, pani Natalii Świat, pan Stasiak i jeszcze inni. To byli właśnie ludzie, którzy blokowali ten kontrakt energetyczny, kontrakt na dostawę gazu z Rosji, bo doskonale rozumieli, że uzależnia nas to od Rosji Putina i jeszcze za to będziemy płacić. No bardzo, gdyby powstała komisja śledcza i gdyby prześwietliła okoliczności podpisywania tego kontraktu, oj, bardzo dużo byśmy się dowiedzieli o kulisach naszej sceny politycznej. A ja bym się mógł dowiedzieć, jak to się stało, że mnie finalnie nie oskarżono o ujawnienie tajemnicy państwowej, kiedy te kontrakty gazowe opublikowałem. Dostałem je z pewnego źródła i opublikowałem natychmiast, znając ich wagę. No ale oczywiście prasa była wtedy zajęta poważniejszymi tematami niż kwestie gazowe, więc nikt tego nawet nie zacytował, a sprawa była przecież kapitalnej wagi dla Polski. Kolejna kwestia to jest przecież ropa. No, dostawy ropy do PKN Orlen zmonopolizowane przez jakieś dziwne towarzystwo, prawda, z tych dawnych służb wojskowych PRL, no, z dawnych służb cywilnych, nowych służb wojskowych, nowych służb cywilnych. Bardzo dużo byśmy się tutaj mogli ciekawego dowiedzieć. I to też nie było tak, że przypadkowi ludzie dostarczali ropę do Orlenu. Oczywiście, że to tak nie było. I jak już jedni nieprzypadkowi ludzie w atmosferze skandalu odchodzili i tracili kontrakty z Orlenem, to w ich miejsce pojawili się jeszcze bardziej nieprzypadkowi ludzie. I jakbyśmy prześledzili powiązania rozmaite, personalne tych dostawców, bardzo dużo można byłoby się dowiedzieć przy tym. Bardzo dużo. No ale to są wszystko sprawy, których opinia publiczna ma się nie dowiedzieć. Kolejna taka kwestia to jest, proszę Państwa, fotowoltaika, gdzie tu mamy kolejną aferę, bo rząd obiecuje Polakom, że to będzie tania energia, będzie tani prąd z fotowoltaiki, a przecież rząd tylko czeka na to, żeby podwyższyć te ceny. Kiedy już, proszę Państwa, wszyscy będziemy mieli fotowoltaikę i będziemy od niej uzależnieni, rząd natychmiast podniesie koszty korzystania z fotowoltaiki. Możecie Państwo być tego pewni. A jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia, nieznana powszechnie opinii publicznej, dotycząca właśnie sfery energetycznej. Ja tą historię poznałem, kiedy poznałem prezesa jednej z bardzo poważnych firm energetycznych, która zajmowała się na terenie Polski budową farm wiatrowych. I on mnie poprosił kiedyś o pomoc, bo nie rozumiał ciekawej rzeczy. Powiedział mi tak: słuchaj, przyszli do mnie przedstawiciele Łukoila, czy Rosnieftu, już nie pamiętam, i powiedzieli: słuchaj, my byśmy chcieli, żebyście wy
sprzedali nam wszystkie swoje farmy wiatrowe, jakie macie, za 60% wartości. Mój kolega ryknął śmiechem, wyrzucił ich za drzwi, ale kiedy oni wychodzili, to jeden z tych Rosjan mu powiedział: słuchaj, bo za rok to ty do nas przyjdziesz, żeby sprzedawać, żebyśmy od ciebie kupili za 2% wartości i wtedy my cię wyrzucimy za drzwi. Mój kolega myślał, że to jakiś żart jest, ale poprosił mnie, żebym tą sprawę zweryfikował. No i co się okazało? Otóż okazało się, że do bliskiej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, pani poseł Anny Paluch, zgłosili się ludzie dobrej woli, powołujący się tam na jakieś patriotyczne środowiska i powiedzieli jej, że mają inicjatywę ustawodawczą, która dla bezpieczeństwa Polski wyrzuci z Polski Kulczyka, czyli Polenergię. Chodziło o projekt ustawy, który miałby ograniczyć możliwość stawiania tych farm wiatrowych, żeby one się znajdowały tylko w takiej okolicy, w takim miejscu, że odległość od czubka, między ziemią a czubkiem tego skrzydła w najwyższym punkcie, to mogłaby być 10% odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych. To znaczy, jeżeli te wiatraki mają czasem po 180 metrów wysokości, to one mogłyby stać tylko w takich miejscach, gdzie wokół w promieniu 1,8 km nie byłoby żadnego zabudowania, czyli żadnego domu. No i to dawało jakieś 0,1% powierzchni Polski, gdzie byłoby to możliwe. I to tak naprawdę w Bieszczadach. Czyli przeforsowanie tej ustawy, a pani poseł Paluch się zaangażowała w forsowanie tej ustawy, de facto wyrzuciłoby całą polską fotowoltaikę. To oczywiście ci ludzie się zgłosili do pani poseł Paluch ze względu na, szermując hasłami patriotycznymi, mówiąc, że to Kulczyka się od razu wyrzuci, a jeszcze się będzie chronić przyrodę. Pani poseł Paluch to kupiła, ku mojemu zdumieniu. I rzeczywiście pewne czynności legislacyjne w tej sprawie podejmowała. I kiedy ja zacząłem szukać przyczyny, to towarzystwo, które przychodziło do pani poseł Paluch, jakoś wybitnie mi zaczęło śmierdzieć rosyjskimi służbami specjalnymi. I te moje podejrzenia właśnie w kontekście historii mojego znajomego prezesa firmy energetycznej dały mi, plus pewne moje dziennikarskie śledztwo, dały mi trochę inny obraz tego. Otóż rosyjskie służby specjalne stworzyły sobie grupę lobbingową, która miała pod pozorem, prawda, walki z Kulczykiem, walki z E.ONem, czyli z takim niemieckim koncernem energetycznym, który też w Polsce miał swoje aktywa, tak naprawdę to przejąć. No bo mając pewien kanał dostępu do PiS-u i lobbując za zmianami ustaw właśnie w takim kształcie, w jakim ci dobrzy rzekomo ludzie przenieśli zapis ustaw pani poseł Paluch, to oni doprowadziliby do tego, że farmy wiatrowe mogłyby się znajdować tylko na jakiejś tam części malutkiej w Bieszczadach, gdzie ta odległość od zabudowań jest taka ogromna. I to by oznaczało, że wszystkie inne farmy wiatrowe trzeba byłoby po prostu zamknąć. I dlatego właśnie, wiedząc o tym, Rosjanie przyszli do mojego znajomego i zaproponowali mu odkupienie za 60% wartości. No, można się sobie teraz zadać takie pytanie, ale dlaczego Rosjanie chcieli to kupić za 60% wartości, skoro wiedzieli, że i tak te farmy nie będą potem mogły działać? Ano dlatego, że mając ten sam kanał lobbingowy, już po przejęciu farm wiatrowych zrobiliby nowelizację ustawy pod siebie. I dzięki temu, dzięki głupocie pani poseł Anny Paluch, te farmy wiatrowe by działały w Polsce, tylko byłyby w całości kontrolowane przez służby specjalne rosyjskie. Także to jest taka ciekawostka, którą też Komisja do Spraw Energetyki i Bezpieczeństwa Energetycznego mogłaby się zająć. Mam nadzieję, że ona powstanie, jeśli nie w tej kadencji Sejmu, to w przyszłej, gdzie, mam nadzieję, konfederatów będzie więcej. I mam nadzieję, że przy okazji bardzo dużo się dowiemy o tym, kto, w jaki sposób, z jakiego powodu sabotował
bezpieczeństwo energetyczne państwa, bo brak tego bezpieczeństwa energetycznego właśnie teraz bardzo potężnie się na nas mści. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę, żebyśmy żyli w Polsce bezpiecznej energetycznie. Poznaj prawdę o prześladowaniach białej ludności w RPA. Książka Wczoraj i dziś Burów, dostępna na kapitalbook.pl.